Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Dzisiaj zajmiemy się odbudową jednego z wraków i może weźmiemy Bel Aira, bo chodzi o to, żeby zrobić samochód pod wyścig. Czekaj, ten jest terenowy? Ja go zrobiłem pod teren? Niemożliwe. Wiecie co weźmiemy? Poczekaj, odbudujemy tego. Kurde, nie mogę odbudować drugiego wraku, bo mam jeszcze Chevrolet. O, właśnie o tego mi chodzi. Zrobimy tego typowo pod wyścigi, słuchajcie. Odbudujemy go. Proszę. Aj, nie to nacisnąłem. Odbudujemy tego Chevroleta C10. Proszę bardzo i zrobimy go, słuchajcie, pod wyścigi. Tak. Tutaj można jeszcze na dragi, na teren, na ucieczkę, ale pod wyścigi chyba nikt go nie robił. Nie no, na pewno ktoś tam robi, zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo, ale wiecie. My sobie zrobimy go pod wyścigi. Nie byłem zadowolony z Audi. Ten wóz jest tak mocny, że niemal kuloodporny. Okej, zobaczymy jak sprawdzi się na wyścigach. No, będziemy musieli go oczywiście obniżyć, no na razie tylko tyle da się. I niestety, ale pneumatyka mi się już skończyła. Tak, nie mam już ani jednej, słuchajcie, ani jednej pneumatyki nie mam, szkoda no. Zaczynam od tyłu trochę, bo instaluję najpierw te takie kosmetyczne tematy. Ajajaj, no nic, musimy zrobić z niego potwora, chodźmy zobaczyć co się da tutaj ogarnąć. Dach. Okej, no tutaj da się tylko odnowić ten dach. Szyby możemy trochę ściemnić. Wiesz, musi wyglądać na tunera jakiegoś. Ja, co to jest, widzicie? Co to jest? Dawaj. Takie wygląda na jakieś oficjalne te części, nie? Paskudne, paskudne. Chevrolet. Tu mamy... coś to... Aha, to możemy dać to. Paskudna jest ta maska, o tak. Niech będzie. Niech będzie. Tamta część była super. To chcę, czekaj. Idealnie. Co tu jeszcze mamy? Rozdzielacz powietrza. O kurde. Co to jest? A co się tu zmienia? Nic się nie zmienia. Co to jest? Ja pierdziut. Kosmos. Dobra, co tutaj mamy? Jak to zrobić, żeby było fajnie? O Boże. Dawaj jak najszerzej. Jak najszerzej. Najszerzej jak się da, no. Tutaj zmieniłem światło, ale nie wiem co się w nich zmieniło, no. Coś się chyba... Boże. Kozacki ten przód. Wymieniamy progi. Proszę bardzo. Taki skromny próg. Tył. Okej, jak najszerszy, słuchajcie, jak najszerszy. Szerzej się nie da? To chyba ten będzie najszerszy. Aha, bo tutaj mamy taką jeszcze dobudówkę jakby. Zobaczcie. Ej, patrz na to, jakie fajne. Chcę to. To, a przód da się tak zmienić? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Który to był? To ten. No to dawaj. To takie całkiem zabudowane tutaj z boku ładnie wygląda. Znaczy no ładnie. Dawaj to. Ja chcę widzieć co jest na tej pace. Dobra, klapa bagażnika. Można to zrobić, żeby to było przykryte? Chyba nie. O, patrz, takie coś. Ekstra. Zawsze to mniejszy opór trochę. Do góry audio. Tu już więcej nie mogę zmienić. Tablica. Światła. To może być ciekawe. Okej, tu nic nadzwyczajnego. Po prostu wymiana światełek. Tylny zderzak. No, nic nadzwyczajnego. Jest okej. Okej. Światła tylne. Wydech. Dyfuzor. Okej, też nic nadzwyczajnego, po prostu taki dyfuzorek. I wydech, mamy z boku. Możemy mieć z boku, nie no to... A gdzie jest wydech? Chevroletowy. Gdzieś schowany tam. Ja chcę mieć na bok.
To jest unikalna rzecz do tego samochodu. Fajnie. Dobra, to mamy już super poszerzenie, no to jeszcze zostały nam felgi. Aha, lusterka. Poczekaj, bo tu w ogóle nie ma lusterka. O, ale kozackie. Dawaj to. Tu w ogóle nie ma lusterka, to jest chyba tylko to jedno takie lusterko kabinowe w środku i tyle. Felgi sobie wymienimy. Nigdy nie wiem, co tu wybrać, wiecie. Jakieś kozackie muszą być, no. Coś kozackiego. To jest samochód wyścigowy, to nie jest offroad, to nie jest do jeżdżenia po polu, czy do orania, czy nie wiem, ciągnięcia kogoś, czy włożenia czegoś na pas. To jest samochód wyścigowy na tor. Tak, to nie są żarty. Dawaj takie felgi. Wielkość. O, tutaj tu można powiększyć, zobacz. A, i to wygląda dobrze. Kolor mi się podoba. Patrzcie, tu mamy w ogóle hamulce bębnowe. Dawaj tarcze wentylowane, gościu. Przecież tu nie ma żartów, tutaj będą takie, wiesz. What? Patrz jaka beka. Można zrobić w stylu vintage te koło. Ale dziwne. Ja. Brzydko to wygląda, bo brzydko, ale Dumbo to coś innego. Pff, kurde, kto mi zabroni? Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Felgi bym chciał takie same jak są z przodu. Ale które to są? Powinna być taka opcja. Takie same felgi jak z przodu na przykład, nie? Albo zastosuj do wszystkich kół. Do wszystkich to jest nie bez znaczenia, no bo gdyby tu był Mercedes 6x6, G6x6. Czekaj, to były RTR, nie? No to wtedy bardziej pasowałoby, że do wszystkich, a nie tylko. Dobra, to mamy. Kolor mi się podoba, tak jak mówiłem. Nie. Dobra. I zmiana rozmiaru, oczywiście. Wielka felga. Co tu jeszcze możemy? Opony oczywiście. I teraz no... Brzydko to wygląda ta opona, no nie? Tak. Ta standardowa wygląda dużo fajniej, tak się ładnie błyszczy, mieni się. Z przodu też zmienimy na zwykłą, tak jak było. I tu też mamy bębny, też damy wentylowane. To, że zmieniam tutaj te wszystkie pierduki, to jest, przypominam, że to jest tylko wizualny wygląd tego. To nie wpływa w żaden sposób na jazdę samochodu, na hamowanie, tak? Tylko to jest po prostu taki wygląd zewnętrzny. No i kurde, powiem wam, że jest... Jest dziwnie. Coś jest w tym przodzie, że mi się podoba. Nie wiem co, no. Ten spoiler na dole jest po prostu kozacki. Ja pierniczę. O, jestem uratowany. Wyciągam z Golfa pneumatykę. Zobaczcie, da się wyciągać te części. Spoko, bardzo spoko. Teraz powinienem mieć w ekwipunku i mogę założyć tego Chevroleta. To dużo zmienia, bo dzięki temu, zobaczcie, instaluję sobie tę pneumatykę. O-o. Jak wyciągam pneumatykę z Golfa, to ona tutaj jest, mogę ją z powrotem jakby zainstalować, ale nie mogę jej przeinstalować do innego samochodu. Nie, żartowałem, jednak mi się udało, jakoś coś tam naklikałem i mamy pneumatykę do Chevroleta nowego. Chevrolet C10 stuningowany, zobaczymy osiągi teraz. Dobra, jesteście gotowi? Uwaga. Ej, mocno nie siadł, no. Siadł tylko odrobinkę, bo tu już nie ma z czego ucinać, no. Nie ma z czego ucinać. Tutaj wielokrotnie mi pisaliście o tym, że można sobie włączać różne rzeczy lub wyłączać, tak, kontrolę stabilizacji docisku. Ja to zostawiam tak jak jest, możemy siłę docisku zmniejszyć, żeby trochę zwiększyć prędkość maksymalną albo... Po prostu wiecie co do czego, nie? W sumie czułość kierownicy mogliśmy zmienić ostatnio w Audi S5 to było chyba? Czy A5? Nie wiem. Mogliśmy trochę czułość kierownicy zwiększyć, to by nam coś dało. A tutaj chyba nic, nie wiem jak jeszcze będzie to auto jeździć, bo na razie jeździ. Uwaga! No i kto liczył, ile od 0 do setki? 30 minut? Tyle co odcinek. I ja nie mogę. Nie wiem, czy dojadę do tuningowni tym autem. No i strasznie. Takie sobie malowanko wybrałem, jak tutaj widzicie. No, takie. Myślę, że będzie w porządku. Jakoś nie będzie chyba bardzo razić w oczy, nie? Jest okej. Okay. Jest okej. Okay.
Fajnie w sumie, że można te części wyciągać, no nie? Te pneumatyki, te wszystkie neony. Spoko, że to jest, bo ja już się bałem, że nie będzie można. Widzicie, części nie można sobie przenosić z jednego samochodu do drugiego i trzeba za każdym razem to losować. Ja to oczywiście na odcinkach wam pomijam, no bo to jest takie mało interesujące, nie? Co nam wypadnie tutaj. Kogo my tu mamy? Gearbox! Ho, o, już go raz pokonałem, zobaczymy jak pójdzie teraz. Okej, 211 punktów ma, to nie są żarty! Zobaczymy co... A dobra, bo ja przez... Ty, bo ja przez chwilę myślałem, że to jest ten Mercedes G 6x6, wiecie który. Ty, bo oczekaj, bo my tu... Ja na offroadzie nie wiem, czy sobie poradzę z nim. Mam tylko troszeczkę lepsze auto od niego. Może być ciężko. Ale nie, zostawiłem go z tyłu. Nie wiem w sumie dlaczego aż tak bardzo. Przecież jadę na tym piachu. No, tutaj sterowanie autem jest zdecydowanie słabsze. Prędkość jednak jest całkiem w porządku. No, nawet coś tam przyspieszamy, nawet 200 na godzinę. Jestem trochę zaskoczony. A gościu został z tyłu. O, dogania. O kurde. Teraz poczułem trochę. On się musiał gdzieś tam rozbić. No ale dobrze, już chyba wracam powoli do swojego żywiołu, bo widzę, że będzie wjazd na autostradę. Tak, ulepszyłem sobie odrobinkę tą moją furkę, no i jakoś tam śmiga, no. Szału nie ma, powiem wam. Tak, jeździ, pojeździ. Zobaczymy, jak będzie się spisywać na zakręcie. No niestety Audi nie radziło sobie na zakrętach zbyt dobrze, więc faktycznie jest to samochód dedykowany raczej pod... pościgi, czy te ucieczki, nie? Bella jeszcze ani razu nie wyzwałem na pojedynek. Chciałem to zakończyć. Jest jakaś rzeźnia. Samochód jest trudny w prowadzeniu. Nie wiem, co mam tu zrobić. Ale wiecie, no, podjąłem takie wyzwanie. Co odcinek zmieniamy samochód. I teraz chciałem trochę przyoszczędzić i tego złoma reanimowałem. Tu widzę, że będzie kaplica. Mogłem sobie kupić jakieś Camaro. Zachowałem się jak Tuchet. Dobra, już chyba tyle nam wystarczy. 233 punkty, to powinno być chyba spoko, nie? Ej, mocno teraz ulepszyłem furę. I zostawiają mnie z tyłu znowu. Cassandra znowu w tym samym miejscu wyleciała. Na prowadzeniu jest inny... Wow, wyleciał... Co on zrobił? Wyleciał z zakrętu, ale znowu nie mogę dogonić tego, co jedzie na przodzie. Wtedy jechała BMK, teraz jedzie Cayman. Cayman był na ostatniej próbie ostatni. Udało mi się zadriftować teraz tylko dlatego, że mocno dosyć zaciągnąłem ręczny. Mam dłuższe nieco nitro. Ręczny. I nic się nie stało, słuchajcie, ej, zaciągnąłem ręczny po lądowaniu i nic. Jest nie do driftu ten samochód. Ja jeszcze się rozwalę. Wiecie, jaki jeszcze jest problem? Ponieważ my tym samochodem ledwo co możemy driftować, a jak driftujemy, to bardzo ciężko go z tego driftu wyprowadzić później. I podczas driftu się najwięcej, najczęściej ładuje nitro, no. A ja tutaj praktycznie cały czas mam nitro na wykończeniu, z tego względu, że nie mam gdzie i jak driftować tym autem. Dobra, słuchajcie, przedostatni punkt kontrolny. Nie wierzę, patrzcie co się dzieje. Ja pierniczę, i samochód ulepszony nieźle jest. Zalecany 200 chyba 28, a ja mam 238, kurde. Ten samochód jest do dupy. Teraz jadę na pełnym skupieniu, tak jakbym grał, nie wiem, w Assetto Corse czy coś takiego. I naprawdę próbuję każdy zakręt jakoś tak ładnie ogarnąć. Bo driftować się nie da, driftem to przeważnie się te wszystkie zakręty pokonuje, żeby pokonać je szybciej, nie?
I zostawiają mnie z tyłu. Kurde, jeszcze kamień, Jezu. Zaczynam serio tęsknić za Audi. Audi w porównaniu do tego kloca to była wyścigówka. Tam to prowadziło się fantastycznie i wygrywałem tamtym. Nawet jak miałem niższy, no taki sam poziom miałem, powiedzmy. A tu mam wyższy poziom i nie mogę ich dogonić, słuchajcie. To jest kosmos. O, driftuj, driftuj! O, się... Dobra, no skoro tak, to będę musiał samochód zrobić na niezłego koksa, żeby na każdej prostej zostawiał wszystkich z tyłu. Więc tuningujemy, robimy go na koksa, nie wiem, 300 punktów mu zrobię zaraz, żeby w ogóle leciał, nie? Bo to, co on teraz wyprawia, to jest masakra. On nie jeździ, on dosłownie nie jeździ, ten samochód. Nie wiem, jak mam go, na zakrętach nic. Na prostej słabo. On jest już dużo lepszy od tych samochodów, z którymi ja rywalizuję tam. Kurde. Co jest? Co się dzieje? Zobaczcie, jakie mamy części. Mamy dwie kombinacje różowych i zielonych części, co w sumie daje nam lepsze przyspieszanie teoretycznie. Nitro nam się w tym samochodzie prawie wcale nie przydaje, bo nie ma gdzie tego nitra uzupełnić. Jedyne, znaczy my możemy ten samochód, jakby co możemy tym samochodem osiągnąć, to niesamowite przyspieszenie. Ja się nie spodziewałem, że będę musiał się do tego uciekać, żeby aż tak mocno furki ulepszać, żeby móc w ogóle wygrać wyścig. Kosmos. No nie mają szans teraz, mówię wam. Przyspieszenie jest na pewno dużo lepsze od ich samochodów. Dobra, nie ma żartu, słuchajcie, ja mam teraz dużo wyższy poziom na tym samochodzie w porównaniu do tych przeciwników. Chcesz swój lakier? To sobie weź! I tu nie powinno być rozmowy w ogóle o niczym. To będą sekundy, powinny być sekundy. A oni się jakoś odpalają, ojej, nie tu zjechałem. Oni się jakoś odpalają w drugiej części tego wyścigu i wtedy zaczynają szybciej jeździć. Zobaczymy, jak będzie teraz, no zakręty, jak teraz z tymi zakrętami. No auto dalej nie driftuje, ale lepiej skręca chyba trochę. Chyba bardziej skrętne jest. Nitro wydaje się być nieco dłuższe. Nie, to się skręca. Ten z tyłu znowu mnie dogania. Ej, jasne, mógłbym wziąć jakiś inny samochód, jakieś Camaro, cokolwiek, no. Cokolwiek, co by, wiesz, było lepsze na zakrętach niż... O, co to było? Cokolwiek, co by było lepsze od tego, no jasne, że tak. Ale opcja jest taka, że my musimy wygrać tym samochodem, bo taki wybrałem. Chcę sprawdzić różne samochody na różne tryby w różnych sytuacjach, bo zawsze wybierałem po prostu te auta, które, no, myślę, a to będzie dobre, nie? I to wybrałem. I tym spróbowałem jeździć i zawsze mi się udawało, było okej, nie? A teraz wybieram takie jakieś dziwne auta, takie, no, kto by się ścigał pick-upem, chwileczkę, na zakrętach, taką wielką krową, no. Przecież można było się tego spodziewać, że tak będzie, no można było. No ale wiecie, no, jak się nie spróbuje, to się nie dowiesz. No nie da się ten drift ręczny tu zaciągałem na tym zakręcie. Koła skręcone prawie o 90 stopni w prawo. Nic się nie dzieje. O, o, leci, 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 leci. Dobra, i tu ręczny mocno. No, tu był jakiś skrót po prawej stronie nawet. No, faktycznie, to jest jakiś skrócik. Można go używać. Nie wiem, czy jeszcze będę się tu ścigał. Ale, no, teraz na pewno przyspieszenie mam dużo lepsze. Samochód, moim zdaniem, na offroady byłby spoko, bo jak wjadę sobie tutaj troszeczkę chociaż na ten offroad, na pobocze jakieś czy coś, to samochód ładnie wchodzi w ten driftik, nie? Leci sobie, ładuje mu się nitro, jest super. Na szosie, to widzicie, te drifty to są takie umowne bardzo. I ja musiałem go mocno teraz podrasować, poza w ogóle wymagania. Zobacz, jakie drifty, żeby to w ogóle miało sens. Nie, ale słabo, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że naprawdę da się zrobić z niego jakiegoś koksa, ale jednak... No jednak ten Need for Speed ma w sobie jakieś tam namiastki tego realizmu, nie? Że co byś nie zrobił z ciężarówką, to i tak będzie ciężarówka, no. Ciężej jej będzie wygrać z samochodami, które, zobaczcie, doganiają mnie na prostej nawet. What?
Zostały nam 3 wyścigi tym samochodem. To są naprawdę cierpienia. Cierpienia. Także pozwólcie, że przeżyję za was. Mówiłem załodze, że jesteś dobry, tak jak zawsze. Załodze? Wszystkim dzieciakom z Barrio. Six Street znowu działa. Jak do nas dołączysz, będzie jak dawniej. Znowu ganiacie razem. Żebyś wiedział, ciotka Anita wciąż robi te zabójcze empanady. Tylko tym razem wracamy do domu ciut później niż jak byliśmy mali. Stary, jazda z wami przypomina dawne czasy. Nie jest źle, co? Następny wyścig na lotnisku. Widzimy się? Okej, zobaczmy. No i zobaczmy, mój samochód 262, tak? 269 punktów, 240 wymagane, czyli te samochody nie będą miały więcej jak 240 punktów osiągów, tak? Kurde, no zobaczymy jak pójdzie tutaj. Miło cię znów widzieć, muciacio! Gotów na wyścig? Yep. Dobra, pojedynek? O nie, dobra. Ile tu autek jest? Więcej trochę. Nie mamy już 4, tylko 6. Tak? No. Ciekawe. Dobra, pokonamy wszystkich. Cała ekipa tu jest. Dobrze, na razie na prostej zostawiam ich z tyłu. To jest plus. Zrobimy dużą hopę na 120 metrów. No, latać to nie lata jak ciężarówka, prawda? Lata jak śmigłowiec. Ops, jesteśmy. O, porozbijali się tam grubo z tyłu. Dobrze, porobimy ich. Kurde, ale zobaczcie, jak mocno musiałem rozkręcić ten pojazd, żeby tu ogarnąć. No, wiecie, gram na poziomie trudnym. Może ten poziom trudny faktycznie się uaktywnił dopiero w tej części, wiesz, fabuły. I jakby teraz odczuwamy skutki tego poziomu trudnego, nie? Że naprawdę jest ciężko pokonać. Początki były tak łatwe, że nawet na poziomie trudnym się nie czuło tego poziomu trudności, nie? A teraz? Teraz już tak łatwo nie jest. W ogóle nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale na początku w Need for Speed Payback było tak, że jak kupowałeś jakąś taką ciężarówkę albo ją odnawiałeś, tak jak ja sobie jadę tym pick-upem, to można było go... Wow. Można było go zrobić maksymalnie na przykład do 270 punktów. Max, nie? A po jakimś tam update'cie wprowadzili coś takiego, że każdy samochód da się rozkręcić na maksa, więc teoretycznie kupując sobie jeden samochód, powinien on ci wystarczyć do końca gry. Nie musisz sobie kupować następnego. Ja już nie wiem, czy ich dogonię tym samochodem, naprawdę. No dobra, jednak ich dogonię. Jakoś dziwnie tam pojechali, nie? Ale to są, wiesz, NPC z Obliviona. Kurde, no nie da się tym driftować! Strasznie jest. No, ej, już wiem jaki będzie tytuł dzisiejszego odcinka. Wy już pewnie wiecie, bo przeczytaliście, ci co umieją, co potrafią czytać po polsku. Kosa trafiła na kamień. O, co wy na to? Kurde, i to jest mój kamień. Ten samochód to jest kamień. No nie da się nim driftować, a pokonuje zakręty też tak opornie strasznie, no. Gdyby to była jakaś Pagani czy coś takiego, no to wiesz, zakręty by zżerał. Z tego co pamiętam, Corvetta była taka bardzo, bardzo przyczepna. Okej, teraz tu. O, na shooterku. Spokojnie. Leci sobie bokiem, a tam gdzie jest asfalt, to jest lipa. To jest oczywiście plus, nie? I jednocześnie minus. Plus jest taki, że się trzyma drogi, a minus taki, że nie powinno, bo to jest Need for Speed. Tu się wszędzie driftuje. Zobaczcie, musiałem mieć sporo lepszy samochód, żeby to ograć, nie? Strasznie. Lecimy. Twoja ekipa padła. Teraz nadeszła twoja kolej. Mano a mano. Zamierzasz jechać? Czy gadać tak od rzeczy? Kurde, oni mają naprawdę kozackie fury. Ja na pewno nie będę robił tych pojedynków z nimi tym gratem. To możecie być pewni. O kurde. No i zaczynamy od nowa. Nie udało się tego wyścigu uratować. Powinienem używać głównej mocy tego samochodu, czyli gabarytów. Czyli co możemy zrobić z tymi gabarytami?
Przecież zakupów z Lidla nie będę woził. Pakujemy się w nich. Dobra, co my tu mamy? Jeden i dwa, hops. Raz. Porobiony, cyk. Uuu, atakują. O ja, jak oni fajnie wchodzą w te zakręty, zazdroszczę im. Musimy używać głównej mocy tego samochodu, czyli wagi. Czyli gabarytów, spychamy ich. Jak tylko będzie któryś tam podjeżdżał, od razu w niego się pakujemy. Może nie jedźmy pod prąd, będzie szybciej jak będziemy jechać z prądem w przypadku zderzenia, nie? Tak, coś mnie tu goni, goni mnie ten kajman, podoba mi się on z wyglądu. Użysz ty. Nie ma użysz ty. Tak, zapomniałem, że ich nie, że ich jest kilku, ja jestem tylko jeden, muszę wszystkich, wiesz. O, nie da się skręcać. Nie. Ile do celu? Dobra, 10 km, może jeszcze to odrobię. Okej, udało się. No nie da rady tutaj driftić. Próbuję. Ej, może zwiększymy czułość kierownicy. O, spróbuję. Jeszcze jeden wyścig nam został, więc zrobimy taki tuning, takie dostosowanko. Powinno to się udać nawet. Właśnie, zapomniałem o tym, że mam jeszcze ten taki tuning, powiedzmy, uliczny. Nie da się skręcać. Jest kiepsko. Sorry, ale naprawdę ciężko jest. A nie chcę puszczać palca z gazu. Dlatego, że wtedy ciężko jest tą furę rozpędzić. Słuchajcie, 8 km, ten z przodu zostawił się całkowicie z tyłu mnie. To nie ma się co dziwić, przecież nie będzie na mnie czekał na to padło. Już mnie drugi wyprzedza, trzeci znaczy się. Nie dam mu się, będę spychał. Muszę tego z przodu załatwić, jak konkret. Co mu zrobić, jakoś nie wiem, tak go rozwalić, żeby wiesz, nie mógł się z tego już odrobić. Oni mają już tutaj 260 na statystyce, a ja mam 270 chyba 5 czy coś takiego i zobaczcie, nie mogę na prostej gościa dogonić. Jest jakiś, nie wiem, chyba statystyka tego samochodu jest zaniżona, nie mam pojęcia, jest słaby. Słaby. A może to przez tą maskę, która dużo jakby powietrza blokuje. Nie mogę, ej, gościa nie widać nawet na minimapie, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on się podział? Się zgliczował chyba i dostał jakiejś prędkości kosmicznej. 4 km do celu. O, widać go dopiero teraz na mapie, mi mrygnął na chwilkę. Ja nie wiem czy to, nie wiem czy ogarnę dzisiaj tym samochodem, jest strasznie ciężko. Dobra, widzę go, tutaj musiał bardzo zwolnić. Ale ponieważ mało driftuję, to nie mam nitra. Oh man. Ile do celu? 2,5. Nie wiem czy mi się uda, musi się gdzieś rozbić. Albo musi być jakiś skrót dla mnie, żebym dał radę go wyprzedzić. Ani na prostej, ani na zakrętach, ani na jakichś skrótach, nie wiem co ja mam teraz zrobić z tym autem. Jedź. Kurde, jak ja mam to wygrać? Kontrola stabilizacji. Chip wyłączamy. Czułość kierownicy. Chip, siła docisku. Chip i zobaczymy co teraz będzie. Przede wszystkim też troszeczkę zupgrade'owałem go, troszeczkę, czyli mam, uwaga, 303 punkty na statystyce, gdzie 260 jest wymagane, kurde. Ale zmieniliśmy te charakterystyki, teraz przejechałem się kawałek i samochód wchodzi w ten drift, więc powinno być lepiej, zobaczymy. Jedź. Okej, i patrzcie na to. Tylko driftowanie przez hamulec, przez tapowanie gazem nie chcę driftować, ale już hamulcem nożnym ładnie sobie leci, więc jest dużo lepiej. Zmniejszyliśmy ten docisk, więc i na prostej powinno być ciekawiej, nie? No i widzicie, że już nie odstaję od tej czołówki, ale to tylko dlatego, że mam dużo wyższą statystykę. Jakby, come on, to jest słabe auto. Skoczyłeś po kanapkę czy co? Jakby oni wcale mocno nie odstają na prostej teraz. Gdzieś tam na mapce cały czas ich widzę. Skandalicznie słabe auto to jest. Skandal.
Skandal. O jednej rzeczy zapomniałem. Zapomniałem o pakiecie doganiania. Zamiast tego losowałem coraz to nowsze części niepotrzebnie. Mogłem sobie kupić ten pakiet doganiania i samochód z poziomu pierwszego wskoczyłby od razu na szósty poziom części. Więc tak, trochę no, zlamiłem, ale... Poza tym tuning dużo widzę, że da. No oczywiście, kurczę, ulepszenie osiągów dużo dało. Ten samochód ma zdecydowanie zawyżoną statystykę. On powinien dużo niższą mieć niż ma. On powinien mieć statystykę no dużo gorszą niż te samochody, które mnie teraz ścigają. Ej, znowu to samo, ja mam mocno, dużo mocniej stunigowany samochód niż ten z przodu i zobaczcie jak to... Na prostych! Na prostych Focus mnie robi jak chce, a ja mam 303 punkty, on ma 260. Jak to jest możliwe? Patrzcie jak mnie robi. Na prostych. Kosmos. Następny, zobacz. Następny. Ej, coś jest nie tak. Coś jest... O nie! Ej, przysięgam od dzisiaj żadnych takich wynalazków. Bierzemy już same dobre fury do tych wyścigów. Serio! Ten samochód dał mi w kość. Wiecie ile już nagrywam ten odcinek? 2 godziny! Restartując wyścigi, ulepszając samochód, losując części. Naprawdę! To jest kosmos z tym autem. Jest kosmos. Teraz go sobie tak ulepszyłem, że już powinienem normalnie ich rozwalić. No ale powiedziałem, ej. Co odcinek zmieniamy furę, no nie? Ale nic nie powiedziałem o tym, że co odcinek sprzedajemy furę, jak będzie jakaś do dupy. Więc ten samochód sprzedam z uśmiechem na twarzy i z pocałowaniem rączki. Zdecydowanie. Został nam chyba jeszcze tylko jeden wyścig do przegrywania. I ja go kończę i powiem wam, nie wracamy do tego auta już nigdy w tej grze. Okej, okay. Nie uderz w żaden pojazd i wygraj wyścig. Oj, to będzie trudne, ale przyjmujemy. Gajo, jak za dawnych czasów, co? Zaczyna się tęsknić za tym, co robiliśmy, nie? Czego to my nie robiliśmy? Potrafiliśmy się bawić. No zobaczymy, jak pójdzie. Nie uderzyć w żaden pojazd. Czekaj, bo on jest bardzo blisko mnie. O kurde, na... Już na samym starcie. Ciężko nie uderzyć w inny samochód, jak się jedzie krążownikiem. Dobra, słuchajcie, na prostej oczywiście pierwszawa mnie wyprzedza. Przyspieszenie ma dużo lepsze. Zobaczymy jak z prędkością w tym moim... I tak, on ma 280 punktów na statystyce. Ja mam 303, o 20 punktów więcej. To jest żart, to jest, chłopie, żart. Dobra, już po zakładzie. Nie restartuję tego. Patrz jak on... Nara. To jest moja zaleta wielka, że mogę spychać... Że mogę spychać inne samochody. Więc będę je używał. On jest lekki, ja jestem ciężki. On używa tego, że jest lekki cały czas. Ja nie używam tego, że jestem ciężki, więc użyłem raz. Podjedzie, użyje drugi, podjedzie, użyje trzeci, czwarty, piąty, aż się rozwali. Ale ksywka, stary, skąd ona się w ogóle wzięła? Pamiętasz jak Rap przyjechał Chevroletem? Byłeś za mały, żeby dosięgnąć pedału. Taki słodki widok, mały zaj, próbuje i próbuje. Okej, załapałem. Okej, tu mamy jakiś, mieliśmy jakiś skrót, ale chyba się nie opłacał zbytnio, bo... No, asfaltem jest szybciej. To wciąż twoja specjalność. A pamiętasz, jak w taki sam sposób rozwaliłeś w Barrio Camaro starego? Pamiętam, że wziąłeś winę na siebie. Tylko mnie coś takiego mogło ujść na sucho. Dobra, goni. Goni. Co zrobimy? A tak na słuchawkach słyszę, z której strony podjeżdża, to jest spoko. Nie muszę się nawet oglądać. Yo! Cześć, kurde! 10 km, 11 km do celu jeszcze, także... Jak on... Może nie trzeba było jej podrywać, co? Skoro się tak lubicie, to może walkowerem przegraj! Co on zrobił? Aha, na skrót, dobra. Ta
dalej taki chojrak. Ja też pojadę na skrót. Kurde, to nie skrót! Ale żem zrobił teraz. Ładuj to nitro i ciśniemy za nim. O, przyspieszaj, jazda! Ja pierniczę, tym samochodem nie da się skręcać! 200 km na godzinę jadę dopiero. Nie! Gdzie on jest? Nie widzę go znowu na mapie. Gdzieś tam... Nawet go nie widzę, słuchajcie, przed sobą. Na mapie go nie widzę nigdzie, uciekł mi. Okropnie się jeździ tą furą, mówię wam. Ale może jeszcze coś dam radę ugrać na tym. Ja pierniczem. Nie no, to, że nie pojechałem w skrót, to była moja wina, ale nie widziałem na mapce. Ciężko było odgadnąć, co tam będzie za zakręt. Mogłem po prostu jechać za nim, to bym nie był aż tak daleko teraz. Jeny, ledwo co wyminąłem te dwa samochody. 5 kilometrów, kurde. No muszę takie zakręty robić na ręcznym totalnie. Miałeś mnie tak już nie nazywać. Bo inaczej nie da się wykręcić. Ja pierniczę, nawet na drifcie nie da się. Driftem nie da się tych zakrętów wziąć. Mogłem górą pojechać jakoś, nie? Czy nie? Dawaj, 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 3 kilosy. Jok, ja jestem zgrzany już. To jest wyzwanie wygrać tym gratem. O, patrzcie, jak ładnie sobie skróciłem. Kurczę, skopaniutki. Dawaj, 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 dawaj. Zaraz. Jest! Chociaż jedno mi się udało tym złomem. Chociaż jedno. Ciśniemy do celu. No niestety nie udało się zrobić mojego wyzwania. Bez kolizji z tymi pojazdami. Ej, jak mogłem nie używać jedynej dobrej strony tego samochodu? Dobra, mamy ukończone szosowe. Przykro, bo ja lubię szosowe wyścigi, a jechaliśmy takim szajsem. Okropny był ten samochód, okropny. Mustang nam się odblokował, proszę bardzo. I uu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 
Stara Poczawa, to też chyba można było zrobić na RWB. RSR 2.8. I co? Nic nie powie? Cholera, stary, od dawna się tak nie ścigałem. No dalej, powiedz to. Uważasz, że dam sobie radę? Jak naprawdę chcesz to zrobić, masz być w najlepszej formie. Wszyscy na to liczymy. Przy tobie muszę się postarać. Są ludzie, którzy ci kibicują. Uważają, że odbijesz to miasto. Jesteś jednym z nich? Może tak, a może nie. Trzymaj się, mały Taj. Okej, fajne pożegnanie. Tyler. Morgan, piszę ci przeprosiny. Jak to? Ja zrobiłam parę rzeczy dla familii. To był błąd. Ja... La Katrina! To faktycznie był błąd. Wiem. Wynagrodzę ci to. Przysięgam. Kiedy przyjdzie czas, będę po twojej stronie, Morgan. Obiecuję. Okej, miło. Dobra, no to do widzenia panu. Dziękujemy za współpracę. Elo, nie ma, puste miejsce. Zapełnimy je jakimś innym samochodem. O, na przykład RX-7 bardzo dobrze się spisywała w swoim czasie, więc niech sobie tutaj stoi i zdobi mój garaż. A ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Hejas.